W miastach pojawia się coraz więcej ładowarek elektrycznych, wszystko za sprawą ustawowych obowiązków gmin. Samochodów elektrycznych, choć jeszcze jest ich mało, wciąż przybywa. Na terenie miasta ma być docelowo przygotowane 60 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, 4 już były istniejące, przygotowane przy plazie i przy akwadromie. Dodatkowo te 56 to są wytypowane w uchwale Rady Miasta, gdzie żeśmy przyjmowali program montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje te są przygotowane na terenach gminnych, przy budynkach użyteczności publicznej, czyli przy Urzędzie Miasta, przy placówkach oświatowych, przy placówkach zdrowotnych, przy szpitalu. Także to są takie miejsca wytypowane, żeby w każdej dzielnicy ilość tych miejsc była w miarę dostateczna, aczkolwiek jak widzimy, aut elektrycznych na razie w mieście aż tak dużo nie ma, ale byliśmy zobowiązani ustawą o elektromobilności do przygotowania 60 miejsc i te 60 miejsc z naszej strony jest przygotowanych. Miasto w tym momencie odpowiada tylko za przyjęcie programu uchwałą i przygotowanie oznakowania poziomego i pionowego. Za przygotowanie przyłącza i samej stacji odpowiedzialna była spółka Tauron. Czy stacji ładowania będzie w mieście pojawiać się więcej? Musieliśmy to zrobić na terenach gminnych i najbliżej placówek, które należą do miasta, czyli jak ktoś przyjedzie sobie do przychodni, też może mieć prawo do podładowania swojego samochodu. Tak samo mamy 2 miejsca z tyłu urzędu, 2 w rejonie fontanny, także przy urzędzie mamy już 4 takie miejsca przygotowane. Nie są one jeszcze oddane do użytkowania, także na dzień dzisiejszy oznakowanie jest przekreślone taśmą, więc jeszcze to nie jest wyłączone z parkowania, ale jak stacje będą uruchomione, to niestety mieszkańcy zwykłymi samochodami nie będą mogli na tych miejscach parkować. Wiemy już, że w różnych dzielnicach Rudy Śląskiej takie stacje się pojawiły. Można gdzieś już dzisiaj potwierdzić, że praktycznie w każdej dzielnicy taka stacja, przynajmniej jedna się znajduje. W jakich właśnie rejonach te stacje są? A czy są też na osiedlach mieszkaniowych? W każdej dzielnicy są miejsca ładowania pojazdów elektrycznych zabezpieczone. Wszystkie znajdują się też, są opisane na stronie internetowej miasta, bo miasto, przystępując do tego, musiało uchwałą Rady Miasta przyjąć to, gdzie te miejsca parkingowe będą. Dlatego te miejsca były wcześniej wytypowane, były ogłoszone wcześniej w internecie, gdzie się będą znajdować. Ludzie mogli wnosić uwagi do tego. Także ten dokument powstał już dużo wcześniej, nim te stacje faktycznie zaczęły być budowane. Jak to jest właśnie z tymi pojazdami elektrycznymi w Rudzie Śląskiej? Przybywa, powoli przybywa? Ile tak naprawdę takich pojazdów mniej więcej mamy na terenie miasta? Znaczy ja liczby samochodów elektrycznych na terenie miasta nie znam, aczkolwiek widzimy, że samochodów przybywa, bo też spółki miejskie i miasto też zostaje zobowiązane do posiadania samochodu elektrycznego tą ustawą o elektromobilności. Tak samo przedsiębiorcy biorący udział w przetargach na terenie miasta też są zobowiązani posiadać takie samochody. Także ta flota, można powiedzieć, będzie cały czas rosła, bo i u nas Straż Miejska jest wyposażona w takie pojazdy i tam też są 2 ładowarki dla ich samochodów przygotowane. I patrząc tak dalej, no to przedsiębiorcy też już takie samochody posiadają, bo jak podjeżdżamy czy tam jeździmy na budowę, no to elektryki też już się na terenie miasta, można powiedzieć, kręcą. Miasto planuje uruchamiać kolejne stacje, wyznaczać punkty, w których będzie można ładować takie pojazdy? Na dzień dzisiejszy nie mamy takiego obowiązku i na razie tego nie będziemy wprowadzać. To wszystko zależy, jak ta elektromobilność się będzie rozwijać. Jak się okaże, że tych samochodów będzie coraz więcej i będzie to rosło w takim, można powiedzieć, drastycznym tempie, no to będziemy pewnie zobowiązani do podejmowania kolejnych działań, żeby takie stacje montować. Z tego, co się jeszcze orientuję, to jak będziemy budować jakiś nowy budynek użyteczności publicznej, też od razu musi być z ładowarką, albo przynajmniej z miejscem do możliwości podpięcia. Także każda jakaś duża przebudowa budynku czy budowa nowego obiektu użyteczności publicznej będzie się wiązała z budową miejsca parkingowego dla ładowania pojazdów i też dla osób niepełnosprawnych. Także to są już wytyczne zawarte w ustawach, także musimy się tego trzymać.
20 października zakończył się nabór wniosków w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla ochotniczych straży pożarnych. Bezpieczny strażak, druga edycja programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To program, który po raz pierwszy w roku 2023 został uruchomiony. To program, który miał uzupełniać finansowanie dla ochotniczych straży pożarnej. Z jednej strony finansujemy od wielu lat samochody ratowniczo-gaśnicze, finansujemy termomodernizację remiz ochotniczych straży pożarnych, finansujemy młodzieżowe drużyny pożarnicze i finansujemy drobne wyposażenie potrzebne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak chociażby umundurowanie bojowe. Ale brakowało w tym zakresie finansowania i to zgłaszali nam strażacy ochotnicy, takiego specjalistycznego, dużego, można powiedzieć, sprzętu poza samochodami ratowniczo-gaśniczymi i stąd ten program, aby uzupełnić tą lukę w finansowaniu i dzięki temu w pierwszej edycji ogłoszonej w tym roku ten sprzęt, który tu dzisiaj widzimy, to 30 kilka kładów ratowniczych, to łodzie ratownicze, to kamery termowizyjne, to sprzęt pneumatyczny do prowadzenia działań ratowniczych, czyli taki niezbędny, ale drogi sprzęt potrzebny strażakom ratownikom. Stąd potrzeby te są oczywiście jeszcze większe, stąd kolejna edycja, udało się wygospodarować kolejne 2 miliony złotych, które przeznaczamy właśnie na ten program Bezpieczny Strażak. Rozszerzamy zakres finansowania tego programu o zestawy narzędzi hydraulicznych, o specjalistyczne pralnice, które są niezbędne strażakom ochotnikom do tego, aby ich ubrania utrzymywały, były bezpieczne także dla nich, bo mają przecież kontakt z niebezpiecznymi substancjami w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, aby zachować takie bezpieczeństwo dla tych ubrań, w których prowadzą te akcje. Także już dziś zachęcamy wszystkich strażaków, do ochotników, do zainteresowania się tym programem, złożenia do nas takiego wniosku i co myślę także ważne, w stosunku do pierwszej edycji podnosimy poziom dofinansowania już nie 60, a 80% w ramach tego programu można uzyskać. Jak wygląda sama procedura składania wniosku? Ona jest skomplikowana czy raczej łatwa? Ja myślę, że tutaj akurat dla strażaków ochotników ona jest bardzo dobrze znana, bo tych programów, które są dla nich przeznaczone, jest bardzo wiele. Także wnioski dostępne, ogłoszenie o programie, regulamin, wnioski dostępne na naszej stronie internetowej. Trzeba je wypełnić i u nas w funduszu, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska złożyć. Nie było z tym nigdy, strażacy ochotnicy nie mieli z tym problemu. Myślę, że także i teraz będzie. A jeżeli mają jakieś pytania, to zawsze nasi pracownicy takich informacji udzielają bardzo chętnie. Trudno już znaleźć na terenie województwa śląskiego jednostkę, która nie miałaby sprzętu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach? Myślę, że trudno by było znaleźć, bo to faktycznie wiele programów w tym roku, to wsparcie dla kilkuset jednostek z terenu naszego województwa, a na terenie województwa nieco ponad 900 jednostek. Zgodnie z zapotrzebowaniem strażaków ochotników w tym roku nastąpiły zmiany w programie. Stąd zmiany w tym programie, stąd wprowadzenie tych specjalistycznych pralnic, wprowadzenie zestawów hydraulicznych. To właśnie wynika ze zgłoszeń i potrzeb, które do nas strażacy ochotnicy które nam sygnalizują. Staramy się zawsze odpowiedzieć na te potrzeby w miarę naszych możliwości i wydaje się, że na chwilę obecną udaje nam się to robić. Bez odpowiedniego sprzętu praca strażaków jest nie tylko utrudniona, ale też znacznie bardziej niebezpieczna. Oczywiście najważniejsi są druhny i druhowie strażacy, ale bez tego profesjonalnego sprzętu nie mogliby wykonywać zadań. To już jest sprzęt, o którym kiedyś druhowie marzyli. Dopiero przez ostatnie lata, dzięki zwiększonym środkom przez rząd polski, ale między innymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udaje się tak profesjonalny sprzęt kupić, właśnie jak kłady, jak kamery termowizyjne, łodzie motorowe czy też drony. Bo do tej pory to wszyscy tylko właśnie myśleli oczywiście o zakupie najdroższego sprzętu, czyli wozów strażackich, ale bez tego sprzętu druhowie strażacy nie mogą profesjonalnie wykonywać zadań, których w województwie śląskim jest ponad 900 jednostek
druhów jednostek ochotników. I to jest ogromne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej. Tak, bo oni odciążają pracę. Dzięki razem współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej udaje się naprawdę bardzo sprawnie działać. Ja sam tego doświadczyłem, kiedy potrzebowałem wsparcia. W pierwszej kolejności przyjechali druhowie ochotnicy, kiedy miałem pożar domu. Później Państwa Straż Pożarna. Widziałem, jak jest profesjonalny sprzęt, który jest użytkowany przez druhów ochotników i działają druhowie ochotnicy równie profesjonalnie jak Państwa Straż Pożarna. Każdy zakupiony sprzęt znajdzie swoje zastosowanie, bo lista dotowanych rzeczy jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby strażaków. Tutaj mamy bardzo szeroki asortyment sprzętu, który będzie służył przy wielu akcjach. Mam nadzieję, że jak najmniej będzie tych akcji, ale przede wszystkim rzucają nam się w oczy kłady. Tak? To są pojazdy, które będą pozwalać naszym ratownikom czy też druhom docierać do miejsc, których trudniej było dotrzeć do tej pory. Jedynie na nogach, czyli pieszo albo w sposób niemobilny można było dotrzeć. Kłady pozwolą nam na to, żebyśmy docierali do tych miejsc leśnych, jakichś ścieżkach, koronach wału, czy też terenach górskich, gdzie nasze pojazdy standardowe, gaśnicze, ratowniczo-gaśnicze miały utrudniony dostęp. To są jeszcze łodzie, to są zestawy hydrauliczne, to są agregaty prądotwórcze, to są drony, to są kamery termowizyjne. Ten sprzęt, który jest dedykowany z tego programu, dlatego też został ogłoszony kolejna edycja, poszerzając ten asortyment o na przykład pralnice, które będą chronić naszych ratowników, jeśli będą użytkowane przed tym, żeby ubrania, które użytkują bojowe, były odpowiednio konserwowane, prane i dalej utrzymywały swoje właściwości. Jakie są jeszcze potrzeby? Bo nie ma co ukrywać, one są na pewno duże. Wszystkich nie da się zaspokoić, ale no, trzeba robić co w naszej mocy, bo to nasze wspólne bezpieczeństwo. Znaczy w dużej mierze te potrzeby są już uzupełnione, także nie ma jakichś ogromnych, nagłych potrzeb. Natomiast wymiana tego sprzętu powinna być cykliczna i to najczęściej zapominamy o takich właśnie drobiazgach, które nie kosztują wiele, ale w dużym asortymencie budują jakąś kwotę i my staramy się na bieżąco właśnie analizować te potrzeby, wsłuchujemy się w to, czego oczekują nasi druhowie i korygujemy te programy, więc te potrzeby na bieżąco są naprawdę realizowane i myślę, że jeśli utrzyma się ten poziom dofinansowań, który jest obecnie trwa, no to druhowie tylko pozostają, żeby mieli chęci i ilość członków, żeby się zwiększała, żeby ten sprzęt użytkować. Ochotnicy dzisiaj są lepiej wyszkoleni niż na przykład 5 lat temu. Bardziej tutaj mi chodzi też o sprzęt, z którego mogą korzystać. Tak, te szkolenia, które też zostały wprowadzone ustawą OSP, która niedawno weszła, są koordynowane przez Państwową Straż Pożarną. My staramy się, żeby ci druhowie, którzy jeżdżą do akcji, bo środowisko Ochotniczej Straży Pożarnej to nie wszyscy jeżdżą, chciałbym tu przypomnieć, do akcji, ale ci, którzy uczestniczą czynnie w akcjach, żeby byli optymalnie przygotowani, wyszkoleni i posiadając taki sprzęt, bezpiecznie mogli go użytkować. Właśnie, bo warto też przypomnieć, że Ochotnicze Straże Pożarne pomagają w akcjach. Są nawet takie jednostki na terenie województwa śląskiego, które specjalizują się w różnych rzeczach. Tak, tutaj to często bywa tak, że nasi zawodowi strażacy później przenoszą swoje umiejętności do Ochotniczych Straży Pożarnych, bo wielu z nich, a myślę, że nawet gro strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest też ochotnikami, starają się koordynować to, żeby specjalizować się, widząc zagrożenie czy też specyfikę danego regionu, żeby mieć tam trochę inne, odmienne umiejętności niż reszta ratowników. Kiedyś się o tym głośno nie mówiło. Dzisiaj tych zagrożeń ekologicznych jest coraz więcej. Wy też jesteście coraz lepiej wyszkoleni. Też macie szkolenia związane właśnie z ochroną środowiska. Takich akcji właśnie, kiedy trzeba usuwać czasem niebezpieczne substancje, jest coraz więcej? To jest naprawdę bardzo szerokie zagadnienie. Tutaj tylko wspomnę o zabezpieczeniu Odry, działaniach przy Aldze. Także my cały czas reagujemy. Staramy się być gotowi na to, żeby nie być zaskoczeni tym, co się
się pojawia w środowisku, ale jesteśmy do tego przygotowani. Tutaj zakupy też do Państwowej Straży Pożarnej, nasz nowy dekon, nowy wóz laboratorium, które to są ogromne środki, które są na to wydatkowane, żeby być właśnie gotowym do rozpoznania tego zagrożenia i skutecznego jego zneutralizowania. Ochotnicza Straż Pożarna w województwie śląskim i nie tylko zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat, nie tylko przez dosprzętowienie, ale także szkolenia. Myślę, że bardzo się zmieniło, bo nie mówiąc o dwóch ustawach modernizacyjnych, ale również o tych wszelkich zakupach sprzętu, którym dysponujemy. To jest prawie 800 samochodów, prawie 600 to są nowe pojazdy kupione dla OSP i dla PSP. Do tego dochodzi przekazanie sprzętu z PSP do OSP, również nowoczesnych samochodów, budowa strażnic, przebudowa remis, dofinansowanie do tej infrastruktury takiej socjalnej, bytowej również jest na bardzo wysokim poziomie. No i do tego dochodzą te sprzęty wspierające, które są chociażby teraz za naszymi plecami, jak kłady, jak łodzie, jak hydraulika, elektronika, drony, to wszystko, termowizja, to wszystko ma wspierać codzienną pracę strażniaków OSP, ale również Państwowej Straży Pożarnej. My na świecie nie mamy się czego wstydzić. Można powiedzieć więcej. To pytają nas, jak wracali z Francji, z Turcji, z Grecji czy ze Słowenii przy różnych akcjach, jakim sprzętem żeśmy dysponowali i byliśmy niezależnymi jednostkami. Przyjeżdżała jednostka, 50 wozów, pełna niezależność, sprzęt na absolutnie najnowocześniejsze, dokonywali swoich czynności i wracali. I dzisiaj tylko z tamtych państw słyszymy, jak wygląda poziom nie tyle przygotowania strażaków, ale również dysponowania sprzętem. W tym całym systemie bezpieczeństwa nadal bardzo ważną rolę pełnią ochotnicze straże pożarne. Ogromną, stąd też coraz więcej jednostek jest wpinanych do tego centralnego systemu ratownictwa i coraz więcej jednostek OSP w tym systemie działa. Oprócz tego są te jednostki poza tym systemem, szczególnie w powiatach ziemskich ma to fundamentalne znaczenie, bo oni najczęściej są pierwsi. Oni najczęściej pierwsi są na miejscu zdarzenia. Dzisiaj straż pożarna to jest między 15 a 20% tylko wyjazdów do pożarów, a pozostałe ponad 80% to są w wszelkiej maści różne zdarzenia, które mają na celu ratowanie zdrowia bądź życia, bądź porządku publicznego. Chcieliśmy także ogłosić kolejną edycję programu Bezpieczny Strażak. Widzimy i ta współpraca, którą także cały czas realizujemy z Państwową Strażą Pożarną, z panem generałem Jackiem Kleszczewskim, pokazuje, że te potrzeby, mimo że tego sprzętu mamy tu bardzo dużo, są jeszcze większe. I dlatego wygospodarowaliśmy kolejne środki, wygospodarowaliśmy kolejne 2 miliony złotych. Szacuje się, że rynek odzieżowy odpowiedzialny jest za 10% światowej emisji dwutlenku węgla. Zmiany naszych nawyków dotyczących zmiany zawartości szafy z każdym sezonem może więc zrobić różnicę. Młodzi aktywiści próbują popularyzować ekotrendy, głównie poprzez budowanie świadomości u swoich koleżanek i kolegów. Temat mody poruszony został właśnie z inicjatywy młodych podczas śląskiej konferencji poświęconej klimatowi ClimateCon. Uważam, że zrównoważona moda to jest pojęcie bardzo patetyczne, a tak naprawdę dotyczy bardzo prostych, przyziemnych czynności, czy po prostu stylu życia, który objawia się po prostu tym, że możemy kupować w lumpeksach i tak naprawdę na tym się to kończy. I wydaje mi się, że jest to, tak, po prostu w skrócie jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Oprócz kupowania z drugiej ręki można na przykład zgłębić się w tajniki greenwashingu, który jest bardzo, bardzo teraz obecny w przekazie wielu firm, które pokazują, że tak naprawdę jakieś obuwie lub odzież właśnie jest produkowana ekologicznie, czyli na przykład według nich z recyklingu, a tak naprawdę nie jest to do końca ekologiczne, ponieważ jak na przykład jesteś zrobiony z recyklingu, na przykład plastiku, to ten plastik później w procesie po prostu prania wydziela się do wody i jako mikroplastik, dlatego nie jest to do końca ekologiczne i warto też dowiedzieć się, czym jest ten właśnie greenwashing w kontekście zrównoważonej mody. Zmienia się powoli paradygmat tego, jak reprezentujemy swój styl. Fajnie by było, gdyby podejście do mody zmieniło się bardziej na zasadzie właśnie poziomu ekologicznego, czyli właśnie tego zrównoważonego,
ale też w kontekście postrzegania mody samej w sobie. Uważam, że dużo ludzi jest świadomych, coraz więcej tak naprawdę, bo są to takie obszary, które dotykają już coraz bardziej naszego życia codziennego i coraz bardziej są zauważane, ale dużo osób mimo tej świadomości dalej kupuje z tą świadomością, która tak naprawdę im nie przeszkadza, bo jest to po prostu bardziej wygodne. Wiele tak naprawdę firm odzieżowych produkuje w sposób bardzo okrutny, jeśli chodzi o nieposzanowanie po prostu środowiska, ale też ludzi, którzy w nim żyją. Naginamy troszeczkę te zasady, powodując, że po prostu wygodniej nam coś kupować, jak nałożymy na to tą etykietę właśnie greenwashingu, że coś jest ekologiczne, więc czasami po prostu łatwiej wmówić, że coś jest ekologiczne, kiedy tak naprawdę za tym kryją się nieprzyjemne procesy produkcji. Doradztwo ekologiczne z ramienia województwa czy energetyczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to tylko ułamek agendy ClimateCon w Chorzowie. Podczas konferencji klimatycznej swoje proekologiczne działania promowały różne jednostki działające w obrębie naszego województwa. Ochrona walorów przyrodniczych, przeciwdziałanie antropopresji na terenach chronionych, zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk to tylko niektóre z zadań Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Jesteśmy jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego i zajmujemy się ochroną przyrody, tak jeśli w skrócie tak można powiedzieć. W skład zespołu wchodzi 8 parków krajobrazowych, z czego 3 nie leżą w całości na terenie naszego województwa, tylko dzielimy je z sąsiednimi województwami. Jeśli chodzi o powierzchnię, no to tutaj koleżanka podpowiada, że około 18% powierzchni naszego województwa to są parki krajobrazowe. Głównie zajmujemy się ochroną przyrody, podejmujemy różne działania ochronne w stosunku do przyrody. To są bardzo różne działania, występujemy o dofinansowanie do różnych funduszy, o wspieranie naszych działań. No a my akurat jesteśmy z działu edukacji ekologicznej, zajmujemy się edukacją ekologiczną. Mamy 5 ośrodków edukacyjnych, to jest ośrodek w Będzinie, w Rudach Raciborskich, w Kalinie to jest gmina Herby, w Żywcu i w Smoleniu. Tam mamy taki większy ośrodek, też jest baza noclegowa, bardzo dużo grup młodzieży odwiedza nasz ośrodek, no, na takie nawet dwudniowe warsztaty terenowe. No i we wszystkich ośrodkach w zasadzie prowadzimy warsztaty, takie stacjonarne i terenowe. Takie stanowiące w zasadzie takie uzupełnienie wiedzy szkolnej. To jest takie wyjście z ławki, nie to samo co w szkole, tylko właśnie uczymy i o ekologii, i o segregacji odpadów, no szeroka gama tematów. No i tak jak mówię, no prowadzimy te zajęcia w naszych ośrodkach, też w terenie. Mamy ścieżki przyrodnicze na terenie województwa, na terenie parków krajobrazowych, także tam też prowadzimy edukację. Zajęcia wyglądają bardzo różnie, to znaczy zajęcia stacjonarne mamy podzielone na różne formy zajęć. Są to takie krótsze zajęcia typu pogadanka, wtedy no to wiadomo, tylko to jest taka jakaś tam krótsza forma. Natomiast też mamy coś takiego jak warsztaty i wtedy przekazujemy na początku zajęć, przekazujemy wiedzę, z reguły jest to prezentacja multimedialna z jakimiś tam zdjęciami, omówieniem tematu i tak dalej. Natomiast druga część już jest taka czysto teoretyczna, gdzie dzieciaki sprawdzają swoją wiedzę nabytą podczas tej pierwszej części. No i warsztaty są różne, bo to zależy też od grupy wiekowej, dostosowujemy wiedzę do poziom przekazywanych treści, do wiedzy uczestników, do wieku uczestników. Albo to są jakieś zajęcia, nie wiem, rozwiązujemy jakieś zadania, mają takie zadania praktyczne, czy wykorzystujemy właśnie tutaj te przygotowane pomoce dydaktyczne, które też z reguły mamy z różnych funduszy, z dofinansowania. Natomiast są też zajęcia w terenie, albo na ścieżkach dydaktycznych, albo też w naszej bazie plenerowej znajdującej się przy ośrodkach. Wtedy wychodzimy z dzieciakami w teren, mogą, nie wiem, pomierzyć drzewa. Mówię przykładowo, bo te zajęcia są bardzo różne. Nie wiem, sadzą drzewka i różnego tego typu zadania. Parki krajobrazowe to obszary chronione, jednak swoboda z ich korzystania jest zdecydowanie większa niż w przypadku parków narodowych. Jest różnica taka, że na terenie parku krajobrazowego istnieją oczywiście zakazy dotyczące, nie wiem, podejmowania takich działań typu jakieś melioracje, wycinka i tak dalej. Ale na terenie parku krajobrazowego nieraz ludzie nie zdają sobie sprawy, że tam mieszkają, mogą go zwiedzać, mogą się poruszać tam, gdzie chcą. Natomiast w Parku Narodowym, tak podobnie jak w rezerwacie, można się poruszać tylko po wyznaczonych szlakach. Tam jest wiele takich bardziej restrykcyjnych ograniczeń, które należy stosować. Natomiast park krajobrazowy jest taką formą przyjazną dla wszystkich. Tak jak mówię, no, można zbierać grzyby, jagody, to są ludzie, czego w Parku Narodowym na przykład nie wolno. No ale to tak jak mówię, są pewne ograniczenia, one są opisane w ustawie o ochronie przyrody. Warto zajrzeć na stronę internetową www.zpk.com.pl i poszukać projektu skierowanego i dostosowanego do danej grupy, zwłaszcza dzieci czy młodzieży.
uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój powstała pierwsza otwarta dla wszystkich tężnia hybrydowa. Co to oznacza? Jest to wewnętrzne inhalatorium z generatorami pary, które potęgują efekty prozdrowotne parującej solanki. Inhalatorium znajduje się w parku uzdrowiskowym, otoczony jest ekozakątkiem i jest miejscem publicznym. Dodatkowo w Goczałkowicach odrestaurowano także zabytkową pijalnię uzdrowiskową, jest to więc dobry kierunek na weekend dla szukających nie tylko relaksu, ale także oczekujących korzyści zdrowotnych.